witamy w drugim odcinku GM4News. Witamy Was niezmiernie w drugim odcinku GM4News. W studio niezmiernie witają Was Dawid Jabłoński i Olga Bartot. Do wakacji pozostało 233 dni. 17 października nasi uczniowie pod opieką pani Ewy Grzybowskiej zajęli pierwsze miejsca w konkursie Strategiczny Klucz do Mazowieckiego Rynku Pracy Planuj z Pasją. W kategorii Test Wiedzy o systemie szkolnictwa i zawodach zajęli uczniowie klasy 3B Maja Mazurek, Oliwia Salamońska, Mateusz Osiak oraz Natalia Rogowska. W kategorii Film wyróżnieni zostali uczniowie klasy 3E Patrycja Przybysz, Ilona Leszczyńska, Maciej Maszynkiewicz i Kasper Osiak. Gratulujemy! 23 października w ogólnopolskim konkursie krasomówczym dla dzieci i młodzieży w etapie wojewódzkim trzecie miejsce zajął Patryk Marszałek, a czwarte miejsce zajęła Weronika Wydra. Serdecznie gratulujemy pani Szarek i pani Kilimczewskiej za przygotowanie. 24 października na pierwszej długiej przerwie liczyliśmy Belgijkę. Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie. Października odbył się koncert dla niej i o niej. We wtorek, 30 października, w czwórce odbędzie się dzień o tematyce Halloween. Zapraszamy wszystkich do przebierania się oraz pamiętajcie o tym, że samorząd przygotował dla Was niespodziankę. Tydzień po dniu Halloween, czyli 6 listopada, odbędzie się Dzień Świętych. 11 listopada na naszym kanale GM4 TV nastąpi premiera filmu o partyzantach. My już Was żegnamy i zapraszamy na wiadomości sportowe. Do zobaczenia za tydzień. Cześć, witam z wiadomościach sportowych, Kinga Stróżnicka i Damian Brzeliński. W ostatnim czasie nasi chłopcy zajęli 11 miejsce w wojewódzkich biegach przełajowych. W tym tygodniu również wybrali się na zawody sportowe o Puchar Cymbarka. W poniedziałek odbył się charytatywny rajd dla pani Olimpii. Większość uczniów i nauczycieli z naszej szkoły wzięło w nim udział. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Klucz do Mazowieckiego Rynku Pracy, pamiętaj, nie? Zaczynamy. No tak, no. No to chodź. A nie bądź taki sztywny. Dało się.